W Lesznie następują zmiany na stanowiskach kierowniczych w przedszkolach miejskich i szkołach. W najbardziej burzliwy sposób odeszła dyrektorka przedszkola nr 12 w Zaborowie. Tam pan prezydent podjął decyzję o odwołaniu, znaczy o procedurze, rozpoczęciu procedury odwołania pani dyrektor tego przedszkola. Był wniosek Rady Pedagogicznej, w zasadzie prawie jednogłośny, przy jednym głosie przeciw, a pozostałe głosy były za odwołaniem pani dyrektor, a mianowicie dotyczący odwołania pani dyrektor z tej funkcji. Pan prezydent poprosił o przeprowadzenie takiego postępowania wyjaśniającego. To postępowanie wyjaśniające przeprowadziliśmy, rozmawialiśmy z każdym pracownikiem, sporządziliśmy protokoły, no i ostateczna decyzja pana prezydenta była taka, żeby rozpocząć procedurę odwołania pani dyrektor. Jaka była przyczyna dyrektor. tej decyzji? To był pewien konflikt wynikający ze stylu zarządzania pani dyrektor, którego my nie mogliśmy zaakceptować. Ja kiedyś w mediach powiedziałem, że to był taki styl mocno autorytatywny. Nowy dyrektor będzie też w szkole podstawowej nr 4 w Zaborowie. Tam nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Nowym dyrektorem w miejsce pana Adamczaka, który nie przechodzi na emeryturę, ale nie złożył już aplikacji. To też wyraźnie to nie, że przegra w konkursie, tylko po prostu nie startował już w konkursie na kolejną kadencję pan dyrektor Adamczak. Dyrektor, który ma ogromne zasługi związane z ostatnimi latami, związanymi z pracą nad przygotowaniem szkoły podstawowej nr 4 do przejścia do nowego budynku. Czyli nowy budynku. Dyrektor będzie w nowym budynku Tak, choć największe zasługi w tym względzie jednak starego dyrektora. Nowym dyrektorem został wieloletni też dyrektor, ale w innej szkole, w gimnazjum nr 5, a mianowicie pan Marek Pawełkiewicz. Placówka zostanie otwarta w nowym budynku 1 września tego roku. Zmiana także w przedszkolu nr 3 na Zatorzu. Alina Cieśla przechodzi na emeryturę. Na jej stanowisko powołano Marię Płocicę. Będzie też konkurs na dyrektora zespołu szkół elektroniczno-telekomunikacyjnych z uwagi na przejście na emeryturę dyrektor Janiny Piotrowiak.